Cześć, witamy Was w kolejnej części. W tej części numer 5 zajmiemy się strukturami. Także serdecznie zapraszamy do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Jest to piąta część. Gratulujemy wszystkim wytrwałości, którzy śledzą tą serię od początku. Przypominam, że tworzymy... Co tworzymy? Fabrykę zombie. Fabrykę zombie, tak. A fabryka zombie służy do tworzenia zombie, czyli do generowania, do produkowania dużej liczby zombiaków. Chcemy to osiągnąć pisząc smart contract w języku Solidity na platformie Ethereum. Dzisiaj zajmiemy się strukturami. Wiesz może, co to jest struktura? Nie za bardzo. Struktura jest to zbiór takich zmiennych opisujących konkretny obiekt. Ostatnio poznaliśmy zmienne, tak? Czyli taki element, w którym można przetrzymywać różne wartości. A teraz zajmiemy się strukturą. Na przykład, jeśli chcemy opisać osobę, to możemy ją opisać za pomocą struktury osoba. I ta osoba będzie miała różne cechy, na przykład wiek czy imię. Jakie jeszcze cechy może mieć osoba, może mieć człowiek? Kolor włosów. Tak, może to być kolor włosów. Na przykład ktoś może mieć kolor włosów czerwony, a ktoś może mieć ciemny, taki brązowy, czarny, a ktoś może mieć jasny, typ na przykład blond, na przykład jakiś żółty czy pomarańczowy, tak? I właśnie dzięki temu, żeby nie tworzyć tyle różnych zmiennych, niezależnych od siebie, w programowaniu wykorzystujemy struktury, żeby to wszystko pogrupować. Bo na przykład inne cechy będzie miał człowiek, a inne cechy będzie miał na przykład pies, tak? Pies ma sierść, także możemy w tej strukturze ująć zmienną o nazwie kolor sierści. Natomiast taka zmienna w strukturze człowieka nie jest potrzebna, bo człowiek nie ma sierści, tylko ma włosy. Dlatego w strukturze osoba czy w strukturze człowiek ta zmienna nazywałaby się kolor włosów, tak? No i też jakby, nie wiem, czy w Ameryce albo w innym kraju jest takie, co są, żyją tacy ludzie, którzy są na przykład brązowi, mają skórę. Tak, mogą być właśnie osoby czarnoskóre. To też mogła być inna cecha takiej struktury właśnie odnośnie osoby, tak? Czyli żeby zapisać coś, żeby program, żeby smart contract to rozumiał, potrafił jakoś jednoznacznie identyfikować obiekt, to pomocne do tego są struktury. Przypominam jeszcze raz, że jeśli cokolwiek, co tutaj mówimy, jest niejasne, to prosimy o taki komentarz i będziemy to po prostu wyjaśniać. Dzisiaj mamy polecenie właśnie utworzyć taką strukturę dla naszego pojedynczego zombie, tak? To dobrze, zaczniemy od jak się w ogóle tworzy struktury. Aleś, ty w tym czasie może przepisz to słowo struct, a ja powiem, co to dokładnie oznacza. Żeby utworzyć strukturę w języku Solidity, przede wszystkim korzystamy ze słowa kluczowego struct, które będzie nam definiowało właśnie taki byt w naszym programie. Po tym słowie, jest to słowo zdefiniowane wewnątrz języka, po tym słowie umieszczamy dowolnie wybraną przez nas nazwę, która opisze tą strukturę tak, aby to nie pozostawało żadnych wątpliwości. My chcemy utworzyć strukturę dla zombie, także nazwiemy tą strukturę zombie. Tak, i pamiętamy, że zgodnie z konstrukcją języka należy zrobić takie nawiasy klamrowe. I ta struktura zombie będzie wykorzystywana właśnie do tworzenia kolejnych zombie. Ta struktura musi mieć dwie właściwości. Pierwsza z nich będzie pozwalała na przypisanie do danego zombie imienia. Będzie to zmienna typu string, czyli ciąg znaków. Poprzednio poznaliśmy, tak jak to jest widoczne wyżej, typ zmiennych dla liczb całkowitych. Teraz poznajemy właśnie string, czyli dla ciągu znaków. I ta nasza zmienna będzie się nazywała name.
Tak? I kolejna to będzie nasz DNA i ona ma być właśnie całkowito liczbowa. Bo przypomnę tutaj może, nie wszyscy pamiętają, że każdy zombie charakteryzował się takim ciągiem 16 cyfr. I te cyfry co oznaczały? Nakrycie głowy, tak? Nakrycie głowy, nakrycie... Ubranie. Ubranie. Jakieś tam spodnie. Spodnie. Kolor oczu tam coś było, tak? Tak. Kolor skóry. Także to wszystko... Nie, koloru skóry nie było. Kolor skóry twarzy było. A, kolor twarzy, no dobrze. Czyli te 16 cyfr pozwalało nam właśnie tak w skrócie, w postaci takiego DNA, czy takiego kodu identyfikującego konkretne zombie, przechowywać właśnie w takiej zmiennej. I mamy już napisaną tą nasz model tej struktury, nazwaliśmy ją zombie, będzie ona przechowywała imię danego zombiaka oraz jego DNA. Myślę, że to jest tyle. Zobaczmy tylko, czy nie popełniliśmy tutaj żadnego błędu w kodzie tego programu. Do tego posłuży nam przycisk Check Answer. Widzimy, że wszystko poszło poprawnie, także zdefiniowaliśmy naszą strukturę. Może przypomnimy, do czego ta struktura nam będzie potrzebna później, w kolejnym odcinku? Do czego nam jest struktura? Żeby pamiętać dane o zombie, tak? Tak. Na przykład jakie? Imię? No, chciałem właśnie powiedzieć, że trzeba nazwać jakiegoś zombiaka. Właśnie, czyli dobrze. Czyli struktura nam pomoże w... imieniu zombiaka. W imieniu i w pozostałych cechach, takich jak kolor włosów, skóry na twarzy, skóry na twarzy, oczów, tak. Czapki, ubrania. Czy tam nakrycia głowy, ubrania i spodni, tak? I to wszystko będzie w tym naszym zombiaku. Także w tym odcinku to wszystko. Dziękujemy za poświęcony czas. Jeśli coś to jest niejasne, to zapraszamy do zadawania pytań w komentarzach. Dzięki, cześć!